Już tylko kilkadziesiąt godzin dzieli cię od rewanżowego pojedynku z mistrzem Europy wagi średniej Kerem Hope'em. Jakie teraz uczucia ci towarzyszą najbardziej? Spokój, opanowanie, pewność siebie, czy jednak taka chęć zemsty na Walijczyku? Znaczy nie, jest mobilizacja pełna, nie ma o czym gadać. W głowie cały czas rozgrywa się walka. Mam jeszcze 20 parę godzin do wagi, także głównie z wagą, bo trzeba utrzymać ten limit, co nie jest łatwe. No i cóż, no i zostanie tylko Hope. Na razie walczę z wagą. Oglądałeś w ogóle tą pierwszą walkę tak w ostatnich dniach? Ty cały czas to analizujesz, czy w zasadzie wiesz już, co masz robić z Hope'em po tych 12 rundach? Znaczy, urywkami oglądałem. Nie było tak, że oglądałem całość, tylko puszczałem sobie niektóre fragmenty i zastanawiałem się głównie na tym, jak się zachowuje po moich kombinacjach i szukałem mankamentów, ale to wiadomo, zostawię dla siebie. A myślisz po tej pierwszej walce, kto kogo lepiej poznał? Ty jego, czy jednak ty nie pokazałeś wszystkiego, nie, co miałeś do pokazania? On mnie w ogóle nie poznał tak naprawdę. No, nie ma szans. Ja nie byłem sam w tej walce, tak jak mówię. No, mam nadzieję, że teraz uda się wyjść tak, jak sobie to zaplanowałem i tak, jak mnie na to stać po prostu. No, i tyle. A czujesz, że to jest takie twoje, jedziesz tam obyć albo nie być w boksie? Bo na pewno jeśli przegrasz, odpukać oczywiście, no to nie, dalsza kariera być może nie będzie spełniała twoich ambicji, a ty mierzysz bardzo wysoko. Nie, no dobrze powiedziałeś, no tak jak mówisz, no jadę po prostu po to, żeby ta kariera wróciła na właściwy tor. Wiadomo, nie wygląda to fajnie na papierze, bo znowu są tragiczni sędziowie i też teren rywala nie jest sprzyjający, tak, bo nie boksuję sobie w Spodku w Katowicach, tak jak sobie wymarzył, tylko w Sheffield na podwórku przeciwnika, lecz to pierwszy raz w mojej karierze. Także ja już tam byłem, poznałem ten smak, wiem jak to wygląda, potrafię się tam odnaleźć. No i teraz tylko pora na to, żeby to udowodnić. Czyli teraz będziesz robił wszystko, żeby sędziowie już nie mieli nic do powiedzenia? Jasne.